Że krzycząc wcale pan nic nie osiągnie tak. Ale proszę pani, nie ma. My, proszę pani, krzyczymy. Wie pani dlaczego my krzyczymy? Proszę, bo ja mam mikrofon. Wie pani. Nie ma czasu na takie rozmowy. Rozumiem, pani nie ma czasu. My krzyczymy dlatego, że nasz głos jest nigdzie niesłyszany. W żadnych mediach, proszę pani. My nie możemy powiedzieć prawdy. Rozumie pani? Młoda niewiasto, dziękuję za odwagę. Czy poczuła się pani obrażona? Pani poczuła się obrażona słowem młoda niewiasto? Pani się poczuła słowem młoda niewiasto. Szanowni państwo, oto jest efekt pracy pana Michnika. Piękna kobieta, niewiasta, poczuła się urażona tym, że ja powiedziałem młoda niewiasto. To właśnie dzięki takim ludziom jak pan, panie Michnik, ci młodzi ludzie obrażają się na to, że ja kulturalnie do nich powiem młoda niewiasto. Szanowni państwo, tak zindoktrynowaliście młodzież, tak tą młodzież zepsuliście. Szacunek dlatego, że młoda pani była zachwycona przemówieniem siostry pana Obamy. Szacunek! Bo może siostra pana Obamy nie wie, co tu się w Polsce dzieje. Bo skąd siostra pana Obamy może wiedzieć, co tu się w Polsce stało? Co tu się w Polsce wydarzyło? I co w Polsce się nadal dzieje? Pan Obama nie wiedział, bo pan Obama mówił o polskich obozach koncentracyjnych. To co pan Obama może wiedzieć o Polsce, a co dopiero jego siostra? Z całym szacunkiem, bo nie znam tej pani. Co oni mogą wiedzieć w Ameryce o nas, o Polakach, którzy przelali krew na wszystkich frontach świata. Przelaliśmy krew jako Polacy, a dzisiaj jesteśmy ośmieszani, deprecjonowani, wyzywani, ubliża się nam, wyzywa od bandytów, od morderców Żydów przede wszystkim, to się nam przypisuje. Siostra pana Obamy może o tym wszystkim nie wie. Bo skąd może on o tym wiedzieć? Ale Michnik dobrze o tym wie. Ale pan Komorowski dobrze o tym wie. Oni wszyscy dobrze o tym wiedzą, jaki jest plan. Oni wszyscy dobrze o tym wiedzą. A szczególnie pan Olechowski, który tam jest. Szczególnie on wie, co tam się dzieje. To on uczestniczy w zebraniach klubów Bilderberg. To on tam siedzi. On przebywa na spotkaniach klubów rzymskich i innych takich tajnych organizacji, z których nic do was nie dotrze, młodzi ludzie. Do was nic nie dotrze, co tam jest obradowane. W tych właśnie klubach, gdzie oni wszyscy przebywają. Oni mają was głęboko w poważaniu, młodzi Polacy. Oni tylko i wyłącznie was wykorzystują. Dla swoich celów. Dostaniecie może posady. Dostaniecie, może wam obiecają jakieś posady. Może tak się stanie. Ale to jest ich zadanie. Oni tam siedzą za zamkniętymi murami zawsze. W tych zamkniętych murach siedzą. I planują, od lat planują, jak Polskę zniewolić. Nie dość, że nas zniewolili w 45, to kosmetykę tylko dołożyli. Pewnym grupom pozwolili się uwłaszczyć za przysłowiową złotówkę, a reszta narodu musiała wyjechać. 8 milionów ludzi! 8 milionów! Druga wojna nie przysporzyła tyle strat naszemu narodowi! Druga wojna światowa nie przysporzyła tyle strat naszej kochanej, umiłowanej ojczyźnie, najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Druga wojna nie przyczyniła się do takich strat wielkich. 8 milionów ludzi, rodaków. I to są ci, którzy tam dzisiaj wam banialuki wciskali do głowy, młodzi ludzie. To są właśnie ci. Jeżeli będziecie im wierzyć, będziecie ufać takim bandytom politycznym, to zobaczycie, że za parę lat dorwą się do waszych dzieci, bo nie każde z waszych dzieci będzie miało w życiu odpowiedni start. Nie każde z waszych dzieci. I oni się przyczynią też do zguby waszych rodzin, które w przyszłości będziecie chcieli zakładać. Albo was wygonią za granicę, albo obiecają posady w korporacjach, ale za granicą. Proszę, ja mam mikrofon otwarty, możecie się chwalić tym, co tam zobaczyliście. Możecie pochwalić tych ludzi. Mikrofon jest otwarty. Proszę bardzo. Kto się ze mną nie zgadza, proszę tu przyjść i głośno powiedzieć, że się ze mną nie zgadzacie.
Młodzi ludzie, zapraszam, zapraszam do mnie. Chodźcie tutaj i powiedzcie, jak bardzo się ze mną nie zgadzacie. Jak bardzo ja tu kłamię. Może ja kłamię? Słucham, młody człowiek odważny, jak można imię? Kuba Jakub. Kaczyński. Kuba Kaczyński, no nazwisko takie pasujące. Dosyć popularne. Ja mam pytanie, czy pan wie, o czym była konferencja? Proszę pana, nie muszę wiedzieć, o czym była konferencja. Mniej więcej wiem, bo przeczytałem w prasie, ale nie wiem, co tam było mówione. Same osoby, które tam biorą udział, zasługują na persony non grata tutaj we Wrocławiu. I same te osoby, nie mam zamiaru ich słuchać, bo Kwaśniewski, który się upijał na grobach naszych poległych rodaków, zabitych śmiercią haniebną, w tył głowy, zostali zamordowani strzałem w tył głowy. On się tam upijał, on się chwiał nad tymi grobami. Taki człowiek powinien nie istnieć w polityce. Na Zachodzie tacy ludzie są eliminowani z polityki medialnie. Tu nie chodzi o ludzi, tylko o pewne zdarzenia, o pewne sytuacje. I to o nich tutaj mówimy, a nie o ludziach tutaj na tej konferencji tak naprawdę. Mhm. Powinniśmy pamiętać o zdarzeniach, które były, jakie były, a nie o osobach, które o tym wspominają. I tak naprawdę niewiedza jest najgorsza, dlatego może najpierw dowiedzmy się, o czym była konferencja, a później krzyczmy. Proszę bardzo, wykład. O czym była konferencja? Wykład był za długi, żeby go tutaj przytaczać. Skróty. Były dosyć sensowne argumenty na temat stanu, jak się wszystko rozwijało, ale nie będę teraz tego przytaczać, bo nie wiem, czy niezbyt teraz mam na to czas, ale też nie wiem, czy pan do końca mnie zrozumie, ale... Krótko. No proszę, proszę, ja pana zrozumiem. Ja nie skończyłem studiów, mam zaledwie maturę, ale pana zrozumiem. Krótka w dwóch. Ale ja pana zrozumiem, proszę bardzo. Za chwilę oddam ci. Młody człowieku, z całym szacunkiem dla ciebie. Ja w twoim wieku biegałem po ulicach tutaj Wrocławia z moim ojczymem i rzucaliśmy kamieniami w zomowców. Wtedy tam byłem i wiem, na czym polegały wydarzenia za komuny. Ty tego nie pamiętasz, ale zarzuciłeś mi niewiedzę. Jaką niewiedzę? Ja byłem naocznym świadkiem tych wydarzeń. I dzisiaj przyjeżdża komunista Kwaśniewski otwierać nazwy ulic we Wrocławiu. Młody człowieku, to ja cierpię na niedosyt wiedzy? Proszę bardzo, chodź młody człowieku, pochwal się. Oskarż mnie o co tylko chcesz, jak masz na imię? Nazywam się Krystian. I... Miło mi ciebie witać tutaj, Krystian. Pozwól, proszę, daj mi chwilę ciszy, żebym mógł coś powiedzieć. Dobrze. Bo nie chcę się jakoś tutaj przekrzykiwać, bo to bez sensu. Generalnie... Przepraszam, nie przekrzykiwałem twoich kolegów, no może nie twoich kolegów, więc ciebie też nie będę przekrzykiwał. Skąd ta pewność, że będę cię przekrzykiwał? Nie, to już jest odrobinę tendencyjne i już oskarżenia, nie wchodźmy w to, dobrze? Osobiście wychodzę z założenia, że obie strony tutaj to są jednogłośne tuby. Zarówno tam, jak staliśmy, to nie było żadnego przedstawiciela PiS-u, tylko była sama Platforma. Mówili hasła na temat PiS-u o tym, jak kłamie. Nie były żadne konkretne przykłady, jakie kłamstwa były, tylko same hasła. Ale przepraszam, co... na sali tam było? Tak? Tak, co stanowczo potępiam. Uważam, że jeśli się jakieś stanowisko przedstawia, to również powinno się je uzasadnić. Ale jednocześnie tutaj też non-stop padają hasła na temat na temat grobów żołnierzy i tym podobnych, a z samym tematem wykładu to nie ma absolutnie nic wspólnego i z dniami wolności i wychodzę z założenia, że to jest równie złe, co właśnie rozmowa tam i przerzucanie tematów, które z całością nie mają nic wspólnego, bo jeśli ktoś mówi na temat wolności i na temat różnych przemian ustrojowych, to wrzucanie tutaj naszych rodaków, którzy ginęli na wschodzie, jest uważam stanowczo nie na miejscu i temu jestem stanowczo przeciwny. Ale to jest twoje subiektywne odczucie, tak? Tak. I teraz, jeśli chodzi o samą dyskusję, to przykładowo uważam, że pan Michnik to była najtragiczniejsza osoba, jaką można było wybrać, żeby to prowadziła, bo brawo. Przez całe to jąkanie właściwie... Nie, bo teraz nawet nie chodzi o samą merytorykę, ale przez całe to jąkanie ja na końcu zdania, właściwie pytania do prezydenta. Oczywiście nie nabijamy się z jego To nie jest niepełnosprawności. Tak, no. Żebyśmy później nie zostali posądzeni, że tutaj jest. Czy mogę mówić? Tak. Przy końcu pytania już nie pamiętałem, od czego się ono zaczęło, więc nie mogłem się totalnie skupić. Cały ton był w ogóle nieemocjonalny, pozbawiony jakiegoś takiego wigoru, że wręcz usypiałem na tym i uważam, że pierwszy wykład to była po prostu porażka i jakby nie podobało mi się.
Natomiast jeśli chodzi o drugi, to uważam, że pewne rzeczy miały trochę sensu. Pewne rzeczy to już było tożsamienie prawicy ze złem, co jest totalnym absurdem. Znaczy, kto powiedział, że i utożsamił prawicę ze złem? Padło mi między innymi zdanie, że jak to było, że nacjonalizm jest splunięciem, czy jakoś tak. Skąd my to znamy? Okej. Generalnie uważam, że po obu stronach to jest straszny populizm i myślę, że nie tak powinna wyglądać rozmowa na ten temat. Natomiast obie strony, uważam, mają pewne błędy, na które powinno się zareagować. Dziękuję. Dziękuję ci, Krystian. Relacja niesamowita. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy i tam... Szanowni Państwo, dziękujemy Krystianowi. Może ktoś jeszcze chciałby się pochwalić albo nie zgodzić z moim zdaniem. Ja uważam, że pan Kwaśniewski to zdrajca, pan Komorowski to zdrajca, pan Olechowski to zdrajca. To jest plejada zdrajców, którzy tam siedzą. I to oni, przepraszam, że krzyczę, ale to muszę dobitnie wyartykułować, żeby oni mnie usłyszeli. Bo ja tak uważam. Pan Krystian uważa inaczej. Każdy ma prawo do tego, żeby uważać po swojemu. Ja i nie tylko ja. Uważamy, że ci ludzie to są łotry i zdrajcy. Proszę mnie podać do sądu, panie Komorowski i panie Kwaśniewski, bo uważam was za zdrajców. A co, nie mogę was uważać za zdrajców? Skoro wy uważacie nacjonalistów, uważacie patriotów za oszołomów, za bandytów, za morderców, to ja was uważam za zdrajców i za bandytów politycznych. Za takich was uważam. Dziękuję za odwagę tym młodym ludziom, którzy tutaj odważyli się zabrać głos. Dziękuję ci jeszcze raz, Krystian, za to, że odważyłeś się zabrać ten głos i że wzałeś relację, co tam było. Moi drodzy, ale my będziemy zawsze tutaj, w tym miejscu. I nie pomoże wam to, że dzisiaj urządziliście spęd młodzieży z różnych szkół i zrobiliście dla nich dzień wolny. Wprawdzie są teraz dni końcowe nauki, bo to już jest czerwiec, ale wy zafundowaliście im dzień wolny, tam jest mnóstwo autokarów, którymi przyjechali tutaj. Więc moi drodzy, tak to się odbywa. A ci, którzy ciężko pracują, dzisiaj nie mogli się tu pojawić nawet po to, żeby wam powiedzieć w twarz, że jesteście zwykłymi łotrami politycznymi. Nawet tego nie mogli tutaj wyartykułować, bo ciężko dzisiaj pracują. Na to nawet, co tutaj się dzieje, tam za tymi murami, bo myśmy przyjechali za własne pieniądze. Szanowni Państwo, będziemy tutaj jeszcze chwilę, bo te konferencje podobno się tam nie kończą. Ja jeszcze raz przypomnę, bo dzisiaj mieliśmy tutaj z wieloma naszymi przyjaciółmi pojechać na pogrzeb do Głogowa. Człowieka, którego pozbawiono życia, którego zamordowano z zimną krwią. Bo wykrył afery, niejedną aferę, w które na pewno byli zamieszani niejedni z polityków, bo tam przewalały się miliony złotych. I ten człowiek, ojciec dwójki dzieci, głowa rodziny, została z zimną krwią zamordowana, ta głowa rodziny. Ojciec, polityk, tak jak kolega tu podpowiada, dzieci pozbawione ojca. W tym jedno dziecko niepełnosprawne. Apel do policjantów, którzy będą to oglądać. Apel do policjantów, którzy tutaj są, bo jesteście z Dolnego Śląska. Zróbcie wszystko, moi drodzy. Zróbcie wszystko, powiedzcie swoim kolegom, żeby znaleźli tych bandytów. A dowiecie się, kto za tym wszystkim stoi. Kto za tym wszystkim stoi? A nici idą tak daleko, że zabrniecie nawet do tych, którzy siedzą tam za tymi murami. Nawet do tych tam zabrniecie. Bo nie jedna sprawa już wykazała, że właśnie tam są ci ludzie, którzy urządzili nam taką rzeczywistość, że szukanie prawdy, walka o prawdę kończy się zgonem. Bo seryjny samobójca działa, bo seryjny samobójca nie spoczął. Po katastrofie, w cudzysłowie, smoleńskiej, objawił się ten samobójca w niebywały, swobodny sposób, za przyzwoleniem tych bandytów, którzy dzierżyli stery w naszym kraju.
za przyzwoleniem tych bandytów, ten seryjny samobójca zabił niejednego wspaniałego człowieka. Tak jak posła Wójcikowskiego, tak jak Andrzeja Lepera i wielu, wielu innych. To wy macie krew na rękach, bandyci. To wy macie tą krew na rękach. Jak chcesz coś powiedzieć, młody człowieku, to powiedz. Powiedz, że się z tym nie zgadzasz. Powiedz, że jestem oszołomem. Powiedz, że jestem wariatem. Chodź, powiedz. Miej odwagę, ja ci nic nie zrobię. Nie jestem groźny. Proszę bardzo, chodź tutaj. Ja ci nic nie zrobię, nie bój się. Jakbym był może Komorowskim, a ty byś był na moim miejscu, to dostałbyś czapę, rozumiesz? Na mnie jest wyrok śmierci, rozumiesz? Proszę bardzo. Michał. Jeszcze stoję, ale pan... Pan Paweł Chruszcz za to, że śledził takich łotrów jak tam, dzisiaj jest jego pogrzeb, rozumiesz, młody człowieku? Ale proszę się tak nie denerwować. Jak to? Zabili człowieka! Ma pan jakieś dowody, że zabili człowieka? Tak! Pan polega na własnej intuicji. Tak! Dzisiaj jest pogrzeb. Mógł umrzeć. Powieszony na słupie telegraficznym mógł umrzeć, proszę pana? Tak jak Stokłosa strzelił sobie kilka razy w żołądek? Uważam, tak jak pan Leper powiesił się w swoim gabinecie? Uważam, że żyjemy w bardzo dobrej rzeczywistości i dowodem na to jest chociażby chodź to, do że cienia, pan... bo i dowodem na to jest chociażby to, że pan tu stoi, swobodnie wypowiada się, policja pilnuje porządku, jest wolność słowa. Takie poglądy jak pańskie są mimo wszystko respektowane. Nikt panu tutaj nie przeszkadza. Pan tutaj nawołuje dość radykalnymi, jakby nie patrzeć, hasłami. O to znaczy tym, co, nawołuje prezydenci... kogoś do nienawiści? Pan... Kogo? Ja, do jakiej nienawiści? No, jeżeli ktoś nazywa... Do mikrofonu, proszę mówić, niech pana usłyszy cały Wrocław. Ja mam do pana takie pytanie, tak. Bo tutaj jest jeden wielki... Tutaj jest protest przeciwko wyborom 4 czerwca. Nie, jaki protest? Zobacz, co tu jest napisane. Ponowoczesna Targowica szaleje. Boją się prawdy zdrajcy i złodzieje. Przeciwko tym bandytom, którzy politycznym, którzy tam siedzą. A nie przeciwko 4 czerwcowi. Kogo pan nazywa bandytami, zdrajcami? Pan Kwaśniewski, pan Komorowski, proszę mnie podać do sądu. Pan Michnik, największy zdrajca, który powinien siedzieć w więzieniu. Przepraszam, że krzyczę, ale taki ja jestem... Ja co powinien siedzieć w więzieniu? Proszę o paragraf. O jaki paragraf? Ale... Przecież prawo jest zrobione dla nich, a nie dla nas. No, żyjemy... Będą, proszę pana, według paragrafu, nie wiem jaki jest paragraf, do 1926 roku za zdradę kraju była kara śmierci. Według tego paragrafu. Kim pan jest, że tak pan szafuje tą śmiercią? Żyjemy w 2018 roku, mamy prawodawstwo zgodne z zasadami najważniejszymi zasadami europejskimi i światowymi. Nie jest ustawione pod żadne konkretne grupy społeczne, jest równo rozłożone. Tak, młody człowieku, czy w świetle tego prawa można kraść, oszukiwać i urządzać sobie, powiedzmy, jakieś cyrki wyborcze i fałszować wybory? Można? Nie można. Nie można. Zgadza. Wiesz, że tak się dzieje, czy nie wiesz? Ale... Dzieje się tak, czy nie dzieje się? Nie. Ja ci podam przykłady zaraz. Ale czy są potwierdzone wyrokiem sądu, bo... Tak, są potwierdzone wyrokiem sądu. Są potwierdzone, tak. Sfałszowane wybory... Baksik Gąsiorowski. Afera Artbi. Afera, proszę bardzo, afera FOS. Okradło się nas społeczeństwo. Pan Balcerowicz w świetle prawa okradł społeczeństwo na miliardy złotych. Rozumie pan czy nie? Czy to nieprawda jest? Ja pan... Prawda to jest czy nie? Ale to jest chwyt... Prawda to jest czy nieprawda, że nas okradli? Afera Artbi, afera FOS. Ale może pan do głosu? Może pan? Zapytałem pana konkretne pytanie, czy to jest prawda, a później niech pan mówi. Prawda też nie? Nie wiem. Wie a, pan? Nie wie pan. No właśnie. A teraz ja mam do pana pytanie. Proszę bardzo, słucham. Czy ktoś się podjął naprawy takiego stanu rzeczy, który zastał pan Balcerowicz? Kto się podjął? Musieli jakiegoś nowego profesora, nowego człowieka w postaci Balcerowicza, żeby... Ja panu... Inaczej sformułuję to pytanie. Pan powiedział, że Leszek Balcerowicz okradł Polaków na... Nie on, proszę pana, tylko jego zleceniodawcy. Jego zleceniodawcy. Już panu mówię. Czy pan wie, że w 1985 roku pan Jaruzelski spotkał się z panem Rockefellerem w Nowym Jorku i tam ustalili pewne zasady działania? Wie pan o tym, czy nie? To zaraz przejdziemy do komuny? Wie pan o tym, czy nie?
A może synowi syjomu? Jeszcze raz, wie pan o tym czy nie? Nie wiem. Nie wie pan o tym. Więc jak mogę z panem dyskutować, skoro pan nie wie, że pan Jaruzelski już z panem Rockefellerem utworzyli sobie system, który ma zadziałać tutaj w Polsce. I pan Balcerowicz, wyszkolony na uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, już był przygotowany do tego, jaką zrobić tutaj, jaki zrobić skok na kasę. Rozumie pan? Wyłączam pana na chwilę. Proszę bardzo, ma pan, daję panu do tego prawo nawet, zobacz pan, jaka wolność słowa. Jak my będziemy rządzić, my Polacy będziemy rządzić, to będzie pan miał prawo głosu i będzie pan mógł tam wejść. Jak? No pan mówi, my Polacy, to... My Polacy, jak się pan czuje, zapraszam do nas. Ale ja jestem Polakiem, nie muszę się czuć. A kto rządzi według pana, jak nie Polacy? Czy uważa pan, że dzisiejsza rzeczywistość jest zła? Że nie uważam, że rzeczywistość są nierespektowane. Mamy pluralizm polityczny. Partie polityczne o różnym zakresie poglądów wchodzą do polskiego Sejmu. Takie poglądy jak pańskie może nie są uwzględniane w tym Sejmie, ponieważ są marginalne. A dlaczego są marginalne? Bo nie zdobyły poparcia. A dlaczego? Nie. Jest pan nieatrakcyjny, przepraszam. No, gratuluję atrakcyjności, proszę pana. Naprawdę, no gratuluję atrakcyjności. Nie chodzi pod względem merytorycznym. No rewelacja. Może jestem brzydki. Ja nie mówię, że jest pan brzydki. Pan mi mówi, że jestem nieatrakcyjny, a ja panu gratuluję atrakcyjności, proszę pana. No, ale wracając, proszę pana, do Rockefellera, to ja mam takie pytanie. Tak. Dlaczego pan sądzi... Proszę bliżej do kamery, niech pan głośno powie. Dlaczego pan sądzi, że ludzie w 1900, znaczy się Rockefeller i Jaruzelski musiałby się wtedy przyznać do swojej porażki w 1985 roku, a w 1988 roku... Proszę pana, wiem do czego pan zmierza. Pan Jaruzelski dożył swoich dni do samego końca, jako hołubiony jeszcze przez Michnika, przez Kwaśniewskiego, obywatel Rzeczypospolitej. Dożył swoich dni, morderca, bandyta. Bandyta, który ma krew na rękach, którego zdegradowano do szeregowca. Notabene zostało to odrzucone przez obecnego prezydenta, ale proszę pana, to był bandyta i morderca. To był wybitny zdrajca. A nie widzi pan tutaj pewnego tragizmu tej postaci? Pan jest... Proszę pana, tragizm to widzę w postaci mojego dziadka, który przeżył Wołyń, został wywieziony do Niemiec na roboty. W tym widzę tragizm. A w tragizmie w zdrajcy, proszę pana, ja mogę widzieć tragizm w postaci Konrada Wallenroda, ale nie w postaci Jaruzelskiego, proszę pana. A Wielopolskiego na przykład? Kogo? Wielopolskiego. Proszę pana, nie znam historii Wielopolskiego, proszę pana. Pan będzie mi teraz wchodził w aspekty tak historyczne, że to nie ma żadnego znaczenia w sprawie Jaruzelskiego. Przecież ma pan koszulkę z husarią. Oczywiście. Ale nie będę wchodził w sprawy, teraz nie będę robił z panem dyskusji historycznej. Mówimy o Kwaśniewskim, Jaruzelskim, Michniku i o zdrajcach. Uważam ich za zdrajców. Pan ich nie uważa za zdrajców. Ale właśnie wszystko to, o czym pan mówi, to jest już pewna historia. Żeby zrozumieć historię, trzeba się odwoływać też do dalszych aspektów. Historia jest rzeczą, na którą składa się wiele aspektów. Także do pełnego zrozumienia uważam, że jest potrzebna jak najszersza, jak największa wiedza historyczna. Proszę pana, czyli politykami... Poczekaj Jurku, poczekaj chwilę. Politykami powinni być historycy, fizycy, nie wiem, matematycy może jeszcze, tak? A nie ci ludzie, którzy mają wzgląd na dobro drugiego człowieka, tak? Zna pan takiego... Daj mikrofon młodemu człowiekowi. Zna pan takiego człowieka jak... Ojejku. Moi drodzy, właśnie, bo ja już długo mówię, wybacz mi, że mam takie teraz zacięcie. Był taki słynny polityk, który wywodził się z tego prawdziwego PSL-u, pan... Nie. No widzisz, w znanym nazwisku, to są luki w pamięci takie... Wincenty Witos, właśnie. Przepraszam najmocniej, bo to takich nazwisk nie powinno się zapominać, a jednak widzisz, za długo tutaj już jestem może. Pan Wincenty Witos rozrzucał obornik po swojej posiadłości na swoim polu, kiedy Piłsudski wysłał do niego limuzynę i poprosił go o to, żeby wrócił na salę sejmową i ratował ojczyznę w 20 roku. Wiesz o tym?
Nie jest mi to do końca wiadomo. Nie jest ci do końca wiadomo. To właśnie taka historia mnie interesuje. Takich ludzi, wielkich, wspaniałych, którzy mogli wynieść na wyżyny nasz naród. Rozumiesz? To nie jest tak, że ci ludzie zostali po prostu strasznie zgloryfikowani. Ja nie umniejszam ich zasług, ale patrząc przez pewien pryzmat czasu, ci ludzie zostali po prostu strasznie zgloryfikowani. Tak się dzieje na przykład ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, który cały czas zostają dorabiane pewne historie do tego. I ta fabuła cały czas zostaje upiększana i ich osiągnięcia nagle są wyciągane pod niebiosa. Szanowny kolego, można gloryfikować różne postaci, ale nie przegloryfikuje się postaci Wincenta Witosa. Robią również na potrzeby polityczne nieraz takie zabiegi. To jest prawda, zgodzę się z tobą. Ale tu kolega wcześniej wspomniał i to jest bardzo ważne, bo wolałbym pokontynuować ten wątek, bo my mamy na względzie tych ludzi, którzy oddali życie za to, że ja mogę tutaj krzyczeć teraz. I nie ma zasługi pan Michnik, nie ma zasługi pan Komorowski, ani pan Kwaśniewski. Tylko Anna Walentynowicz, tylko Andrzej Gwiazda, tylko ci, którzy za komuny stracili życie. Anna Walentynowicz nie była komunistką. Pani Anna Walentynowicz była komunistką? Szachu. A ty nie wiesz, kto to była Anna Walentynowicz? No, nie, za chwilę. Nie wypowiadam się o tematach, na których się wjeżdża. Szanowni! Transformacja wyglądała. Proszę bardzo. Poczekaj, czy młodzież ma jeszcze coś do powiedzenia? Bo pan mi powiedział, że dlatego nie ma nas w polityce, że jestem nieatrakcyjny. O, tu jest pan atrakcyjny, ten jest pan atrakcyjny. Trzeba mieć wygląd i pieniądze, tak? Tak ten pan na przykład. Ja pana rozumiem, bo ja na przykład rozumiem... Na pewno pan mnie rozumie? Rozumiem osoby, które zostały... Na pewno? Zapraszam do mnie na tydzień do domu i pan mnie wtedy zrozumie. Ja panu powiem tak, ja nie jestem osobą za... Nie jestem osobą, za którą pan myśli, że ja jestem, bo ja wiem, w jaki sposób wygląda i polska prowincja, i polska bieda, bo ja znam tych ludzi, to są nieraz moi znajomi. I ja rozumiem, że pan jest pokrzywdzony, tutaj państwo... Ja nie jestem pokrzywdzony. Ja akurat nie jestem pokrzywdzony. No ale pan krzyczy. To znaczy, że co? Jak krzyczę i się nie zgadzam z tym, co się tam dzieje, to jestem pokrzywdzony? Ja nie jestem pokrzywdzony. Mówię słowa prawdy, proszę pana, do której pan się nawet nie otwiera. Pan się nie otwiera, bo pan, proszę pana, młody człowieku, powiedział, dlatego nas nie ma w polityce i w mediach, bo jestem nieatrakcyjny. Ja jestem atrakcyjny, proszę pana. Ja chcę być prezydentem. Muszę zaznaczyć, że pomyliło mi... Muszę zaznaczyć, że... Poczekaj, idę. Że pomyliła mi się pani Walentynowicz z panią... Z panią Sendlerową, przepraszam. No, nie szkodzi, młody człowieku. Pomyłki się zdarzają, widzisz, ja zapomniałem nazwisko pana Wincenta Witosa, bo mówię już tutaj od godziny i dlatego może te przypadki tak się zdarzają. Jak przebiegała w Polsce transformacja? Ja byłem tego świadkiem. Ja powiem panu tylko krótko na ten temat. Pan Michał teraz przyjął moją rolę bardzo ładnie. Bardzo fajnie, panie. Transformacja w 1989 roku. Chodziło o państwowe gospodarstwa rolne. Dawne PGR-y. A mianowicie wyglądała w ten sposób. Oczywiście są wybory, wygląda to przejście z tego jednego systemu do drugiego odbywało się tak, jak oni to nazywają nieraz, w miękki sposób. I bardzo szkodzący dla Polski. I w PGR-ach co się dzieje? Byli kierownicy, prominentni działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo każdy z nich był w komitecie centralnym, należał do PZPR. Nagle stają się właścicielem majątków, 500 hektarów, 1000, 2000 hektarów. Mają swoich kolegów w agencjach nieruchomości rolnych, gdzie ci ustalają przetargi, gdzie prawdziwy taki rolnik, zwyczajny, na przykład jak ja, bo ja się tego nie wstydzę, chłop z krwi i kości, gdzie staje do przetargu, musi płacić wysokie czynsze i oczywiście długo nie byłem w stanie pociągnąć tej swojej farmy, dlatego że niestety czynsze były dla mnie tak nałożone. Natomiast dla tych kacyków, którzy przejęli PGR-y,
50 kg pszenicy. Skandal, wstyd. Tak niestety tak się odbywała nasza transformacja. O tym wam, moi kochani, młodsi koledzy, przyjaciele, nikt wam tam nie powie o tym. Nikt wam o tym nie powie. Oni będą mówić, że wy wyglądało pięknie, ładnie, że możecie dzisiaj wyjechać do Europy, możecie podróżować. Tak, ale transformacja wyglądała bardzo krwawo. Ci prominentni działacze, właściciele latyfundiów, oni stali się nagle, dzisiaj proszę państwa, właściciele PGR-ów, oni mają swoje domki wczasowe, mają po kilkaset, kilka tysięcy nawet hektarów i dzisiaj, co jest promowane w Polsce? Oczywiście gospodarstwa wysokotowarowe. Wysokotowarowe są priorytetem. Ubolewam nad tym nawet, że i dzisiaj obecny rząd też nie próbuje odbudować tych właśnie małych gospodarek, które produkowały w sposób taki tradycyjny, gdzie produkcja żywności była zdrowa. Ja wam powiem tylko tyle, to choć dotyczyło państwowych gospodarstw rolnych. Ja będę wam zakończę. A przedsiębiorstwa, państwowe spółki, tak samo w zarządach spółek, to trwa do dzisiaj. Ci ludzie dalej zasiadają i biorą po kilkaset tysięcy. W niedalekiej mojej sąsiedniej miejscowości mieszka pan Włodzimierz Patalas. Może słyszeliście o nim, w Rudzie, Patalas, pan Patalas bierze 7 tysięcy emerytury. Bierze, zasiada w spółkach tutaj w Śląsku, gdzieś tam jeszcze w innych, 280 tysięcy dochodu. Nic nie robiąc, proszę państwa, dla niego ta transformacja jest rajem. Dla niego to jest złoty wiek. Ale dla takich ludzi jak ja, którzy ciężko pracują, dla przedsiębiorców, dla drobnych ludzi prowadzących drobną działalność, to jest, tu nie ma przyszłości. Niestety tak wygląda nasza rzeczywistość, tak wygląda nasza transformacja. Ubolewam, sprawa następna, przez 27 lat, bo tu Jarek często wspomina o policji. Policja była silna dla słabych, dla pokornych, dla zwykłych takich ludzi jak ja, ale była słaba dla bandziorów, dla mafii była słaba i dalej jest słaba, bo dzisiaj to, co wspomniał Jarek, radny ginie i nikt nie znajdzie jego morderców. Bo powiem wam szczerze, nawet ci policjanci nie odważą się. Nie będą mieli odwagi. Oby się odważyli. Nie odważą się. Jest tam dużo odważnych ludzi. Jest odważna kobieta. Oni się odważą. Muszę jeszcze dużo potrwać. Oni będą silni wobec takich jak ja, gdzie byłem niedawno na proteście rolniczym i zostałem sromotnie ukarany w Sieradzu na proteście rolników. Dziękuję. Przykładem tego, że się policjanci odważą, Irku, jest to, że wypuszczony został niedawno, skazany na 25 lat więzienia, pan Komenda, który siedział 18 lat w więzieniu, niesłusznie posądzony. No, przez cwaniaczków z prokuratury. I dzisiaj to się zmienia. I zobaczycie, młodzi przyjaciele, koledzy, zobaczycie, że za parę dni wszystko się wyjaśni. Nie, śmiało, panie Michale, tańcowały dwa Michały, proszę bardzo. Chowaj się do cienia, bo ty jest zawodzą. Ja bym chciał się tu odwołać do tego fragmentu, o którym mówił pan o gospodarstwach rolnych. Cały czas państwo odwołujecie się do dwudziestolecia międzywojennego, jednak czas w pewien sposób przyspieszył. Jak możemy zauważyć na podstawie wszystkich właściwie badań i analiz, małe gospodarstwa rolne są zupełnie nierentowne. Takie małe gospodarstwa właśnie powodowały biedę. Rodzina była w stanie siebie wyżywić, ale nie miała już na tyle towaru, żeby to sprzedać i zyskać jakieś pieniądze. Brawo. To trafnie to zauważyłeś. Mogę ci przerwać? Bo ja rozumiem twój wywód. Teraz mamy już takie... Ja bym chciał już zakończyć, dobrze, bo jednak tutaj stoi... Ale wysłuchaj mnie później, co ja ci powiem na ten temat. Dobrze, ale sekundkę jeszcze. Dzisiaj mamy gospodarstwa już nieporównywalnie większe, które generują więcej dochodu. Osoby są zatrudniane w takich gospodarstwach, chociaż jest też postępująca mechanizacja takich gospodarstw. Przez to staje się wszystko coraz bardziej rentowne, a Polska jest coraz bardziej konkurencyjna na arenie światowej czy na arenie europejskiej. Tak. Więc dlaczego odwołujemy się cały czas do dwudziestolecia między... Zacznę od końca. Poczekaj, Irek. Poczekaj. Zacznę teraz od końca. Właśnie pan wspominał o tym, że
Pan wspominał o 20-leciu międzywojennym pan, nie, w kontekście... Ja mówiłem o 20-leciu międzywojennym w kontekście prawa, ale prawa kary śmierci, a Irek mówił o przemianach ustrojowych, które nastąpiły po 89 roku, gdzie ludność z PGR-ów została całkowicie pozbawiona dochodów i zostali wygnani do dużych miast i za granicę często. Jednak z sentymentem wspominał o tym, że wtedy były takie rodzinne gospodarstwa. Tak. Ale one są zupełnie nierentowne. To jest, no to już pan odpowiada. To jest jedynie ciekawy koncept. Taki. Ciekawe, czy pan to zrozumie, młody panie Michale. Poczekaj, czy pan to zrozumie, to co teraz ja do pana powiem? Czy pan zna i wie, na jakim etapie jest rolnictwo w Kanadzie, w Ameryce, czy w krajach bardzo uprzemysłowionych, gdzie uprzemysłowiono rolnictwo? Czy pan wie o uprawach GMO, o potężnych uprawach monokulturowych. Czy pan wie, jaka jest dewastacja w pańskim organizmie? Zjadanie Schodzimy na zupełnie inny temat. Nie, proszę pana, bo jedynym ratunkiem dla nas wszystkich, dla całej ludzkości, proszę pana, są właśnie małe gospodarstwa rolnicze. Mamy wtedy wystarczająco pieniędzy. I nieważne, bo pan powiedział teraz tak, że te duże gospodarstwa przynoszą więcej dochodów. Dla kogo, panie Michale? A jakich pracowników? Wie pan, ile zarabiają pracownicy i ilu pracowników posiada człowiek? Poczekaj, Ela. Czy pan wie, ilu zatrudnia farmer pracowników na swojej farmie, gdzie ma 5000 hektarów? Wie pan ile czy nie? Wie pan ile czy nie? Nie znam statystyk. Nie zna pan statystyk, to ja panu powiem. 5, 10. Pana na 1000 hektarach. Dobrze. Tam pracują tylko i wyłącznie maszyny i uprawy monokulturowe, proszę pana. Chciałbym albo wypowiedzieć, albo zakończyć, ponieważ pan mi ciągle przerywa. Nie przerwałem panu. Wysłuchałem pana do końca. No pan mi udzielił głosu, proszę pana. Proporcja naszej rozmowy jest zdecydowanie po pana stronie. Chciałbym tutaj powiedzieć, że co prawda mniej osób pracuje i dużo osób musi się przebranżowić, ale to jest zupełnie normalne, że nasza gospodarka idzie w usługi, idzie w przemysł, a rolnictwo, które nie potrzebuje już tylu pracowników, ponieważ mamy postępującą mechanizację, liczba tych osób systematycznie się zmniejsza. Niemniej przy gospodarstwach rodzinnych mamy sytuację, że jesteśmy co najwyżej w stanie wyżywić rodzinę, a nie mamy wystarczająco pieniędzy, żeby się wzbogacić. Natomiast mając tych 5 pracowników na hektar, oni nie tyle już mają wyżywienie, oni jeszcze dostają wynagrodzenie. Na 5000 hektarów, proszę pana, nie na hektar! Na 5000 hektarów! Nie jestem w stanie uwierzyć w takie statystyki. A to zapraszam do mnie, niech pan posiedzi u mnie tydzień czasu, ja panu pokażę takiego gospodarza, który pochodzenie ma z Belgii. Nie wiem, czy pan to zrozumiał, co do pana powiedziałem. Na 5000 hektarów pracuje 10 pracowników, 3-4 kombajny i kilka traktorów. Zapraszam pana do mnie na wieś, ja panu pokażę takiego rolnika, który pochodzi z Belgii albo z Danii, Duńczyk. Ale istotą problemu... Pokażę panu, takiego rolnika. Istotą problemu nawet nie chodziło o dochodowość, tylko że przyjęli majątek za złotówkę. Dokładnie. Przyjęli po kilka pan, tysięcy... Pan, panie Michale, z całym szacunkiem... Hektar pola, wie pan za ile? Za złotówkę. Za złotówkę kupowali hektar pola. Z całym szacunkiem, panie Michale, niech pan... O to chodzi. Więcej rzeczy... Zacznie obserwować. Niech pan słucha takich wariatów jak ja. Niech pan zacznie słuchać takich wariatów jak ja. A tamci wcisną wam każdy kit, żeby w końcu tutaj zaczęli nami rządzić nie Polacy, ale całkiem inni ludzie, nie Polacy. I wam, młodym ludziom, bardzo współczuję. Ja bardzo wam współczuję, bo myśmy za komuny walczyli z takim Kwaśniewskim, z takim Komorowskim. To byli ludzie naprawdę niskich lotów. Ludzie, którzy sprzedaliby własną matkę dla osiągnięcia własnych celów. I dzisiaj to, co pan o czym mówi, panie Michale, z całym szacunkiem. Ci ludzie dzisiaj, którzy dzierżą władzę, którzy mogą tobie pomóc, przepraszam, że na ty, że mi mogą pomóc, innym mogą pomóc. Oni dzisiaj takich ludzi niszczą. Zamordowali człowieka w Głogowie, dlatego że śledził afery, gdzie miliony przewalali. To właśnie tacy jak oni przewalali miliony. Zabili go. Zabili. Słuchaj takich wariatów jak ja, a jest ich dużo. Tak, Ela. Ala, przepraszam. Chodź, Ala, tu chodź do mnie. Chodź, niech sobie gadają. Ja chciałam się zwrócić do tego młodego człowieka, który ostatnio rozmawiał.
Ja króciutko. Słuchaj takich wariatów jak ja. Zobaczysz, że jest ich więcej. I zobaczysz, że zobaczysz kiedyś, że ci wariaci mówią prawdę. Bo prawda jest niewygodna, prawda boli. I za prawdę oddaje się życie. Ten młody wszystkiego człowiek, dobrego, młody człowieku. Ten młody człowiek niestety zupełnie nie rozumie tego, że niepotrzebna jest nam niesamowita ilość żywności wyprodukowanej, dlatego że dokładnie. Jest nadmiar żywności wyprodukowanej. Potrzebna jest nam żywność o dobrej jakości, która będzie poprawiała nasz stan zdrowia. Natomiast te gospodarstwa, o których on mówił, że są takie rentowne i wspaniałe, duże, te 10 tysięcy świń hodowane, które właśnie powodują degradację środowiska naturalnego, to jest wieprzowina, która po prostu jest niejadalna w ogóle, która jest potwornie szkodliwa. Ta hodowla tych tysięcy kurczaków, które nigdy nie widziały nieba ani słońca, jest też niejadalna i ona nam jest po prostu niepotrzebna, bo jest obrzydliwa. I my właśnie teraz chcemy, żeby ta żywność była zdrowa i smaczna. W związku z tym wiadomo, że będzie to znacznie lepiej wyprodukowane w małych gospodarstwach rodzinnych, a nie w jakichś halach przemysłowych, gdzie zwierzęta są w potworny sposób dręczone i męczone i to się odbija na jakości po prostu tego mięsa, które spożywamy. I tu jest jedna z odpowiedzi na to, co tutaj poruszył Michał. Ja życzę, żeby Michał zdobył więcej wiedzy na temat rolnictwa, na temat sytuacji. Życzę ci, Michał, żebyś zdobywał tą wiedzę, szukał tej wiedzy, pragnął tej wiedzy, żebyś to z dnia na dzień poszerzał swoje horyzonty, a zobaczysz, jak odkryjesz prawdę, zobaczysz, jak się zdziwisz. Nagle oczy ci się otworzą i powiesz, o cholera, ten wariat miał rację. Ten wariat spod hali ludowej miał rację, powiesz. Jak to odkryjesz? Jak ci będzie to dane? Nie wiem, czy będzie ci to dane. Szanowni Państwo, my protestowaliśmy przeciwko Unii Europejskiej. Dzisiaj widzimy, dla kogo Unia Europejska jest tylko i wyłącznie beneficjentem. Dla kogo? Dla ludzi pracujących w mediach, dla polityków, dla tego systemu politycznego i administracyjnego w Polsce, gdzie istnieje korupcja polityczna, gdzie radni we wszystkich radach i w różnych sejmach, sejmikach pochłaniają niebotyczne kwoty pieniędzy. To jest tak zwana korupcja polityczna. I nie jeden, który bierze udział w wyborach, sprzeda własną matkę, żeby tam się dostać. Bo taki radny we Wrocławiu, z tego co słyszałem, jest w stanie wyciągnąć nawet i 5 tysięcy złotych miesięcznie. Za to, że nic nie robi. A już jeszcze jak ma posadę jakiegoś tam szefa jakiejś komisji czy coś. I o to się bijecie? O to się bijecie młodzi politycy? O to się bijecie młodzi, że będziecie tam? A kto będzie na was pracował? Proszę, proszę Michał, chodź tutaj do cienia, chodź do cienia i bliżej kamery, bo ja cały czas ci mówię, żebyś dbał o twoje zdrowie, widzisz? W przeciwieństwie do tamtych. Ja też umiem zadbać o swoje zdrowie. Brawo, brawo. Brawo. Może dlatego jest pan taki atrakcyjny, panie Michale. Ale wracając do tej Unii Europejskiej, to ja mam do pana pytanie. Tak. Polska leży w bardzo dziwnym miejscu na świecie, prawda? Tak między Niemcami i Rosją. Pięknym miejscu. Pięknym miejscu. Wspaniałym miejscu. Wspaniałym, najlepszym. Geopolitycznie. Geopolitycznie mamy problem. Wspaniałe miejsce. Nie mamy problemu żadnego. Mamy problemy przez takich, co tam siedzą. I teraz my problemów pytanie. Nie mamy. Ja problemu nie mam. Mam takie pytanie. Jak pan sobie wyobraża, że gdzie Polska byłaby bez Unii Europejskiej? Czy istnieje możliwość egzystencji takiego tworu, jakim jest Polska, w takich... Nie, proszę nie przerywać. Przepraszam za takie określenie. Proszę. Takiego państwa, przepraszam ja też za takie określenie, bo tutaj... Proszę kontynuować, panie Michale. Ale chcę powiedzieć tak. Czy wyobraża sobie pan, żeby Polska funkcjonowała bez Unii Europejskiej w takim położeniu geopolitycznym, jaki mam? Ja rozumiem na przykład takie państwa jak Szwajcaria, która jest od 1815 roku neutralna, albo kraje jak Luksemburg. Na pewno rozumiesz? Proszę pana, ja rozumiem. Nie dobrze, okej. Proszę mnie nie łapać za słowa, ale pan bardzo krytycznie się odniósł do Unii Europejskiej, ale ja mam takie pytanie. Dlaczego pan sądzi, że Unia Europejska panu nic nie dała? Szanowny panie Michale, pan zadał pierwsze pytanie, pan zadał takie pytanie,
gdzie by Polska była bez Unii Europejskiej? A chociażby tam, gdzie jest Norwegia? A chociażby tam, gdzie jest Białoruś, proszę pana? O Jezus Maria, chce pan tam, gdzie Białoruś? A pan wie, co się dzieje na Białorusi? No. Był pan tam? Był pan tam? O stolicę zapytaj. Gdzie uratowano PGR-y? Gdzie uratowano właśnie... Słucham pana, niech pan podejdzie tutaj, ale bardzo proszę. Ale zgromadzenie, jakie byłoby teraz, tak? Byłoby rozpędzone z jednego prostego... Na Białorusi? Gdyby nie było zarejestrowane? No to ja, moje jest zarejestrowane. Ja zarejestrowałem, wczoraj zgłosiłem to. Słucham? Bardzo chętnie powie o Białorusi, bo widziałem, co się działo. Proszę bardzo, niech pan mówi o Białorusi, tylko niech pan mi pozwoli odpowiedzieć. Ja powiedziałem tylko tam, gdzie byłaby Białoruś. Ale gdybyśmy mieli gospodarza w kraju, który by zadbał o losy wszystkich Polaków, nawet tych, którzy zostali wypędzeni i mieszkają dzisiaj w Kazachstanie i na Syberii i tam dalej, tam są miliony Polaków, gdyby ci Polacy zostali ściągnięci tutaj i uwolniona gospodarka, proszę pana, nie związana gospodarka tym, co nas dzisiaj tłamsi, czyli takim fiskalnym wyzyskiem, to proszę pana, byśmy byli bogatsi od Szwajcarii, bo my mamy węgiel, mamy ropę, mamy gaz, mamy wszystko pod ziemią i na to się czają właśnie pan Rockefeller, pan Rothschild, oni na to się czają, proszę pana, a pan o tym nie wie. Ja tylko mam pytanie, czy tak pan jest. Też będzie na mnie krzyczał? Nie, no, pan ja nie krzyczę. Ja tylko mówię. Proszę pana, ja tylko mówię. Z husarii opieca. I z husarzy zawsze krzyczeli, proszę pana. Ale zawsze krzyczeli, co krzykiem na ustach szli do boju. Wie pan, co, ja myślę, że Polskę trzeba mieć w sercu. Oczywiście. Niech pan powie coś na temat Białorusi, na Białorusi, bo pan zapomniał. Proszę państwa, ja byłem w zeszłym roku na Białorusi, dokładnie 24 i 25 marca. O. Wiecie, co się stało 25 marca? Niestety nie wiemy, co się 1918 stało. Roku. Tragedia. Nie wiemy, co się stało. Tragedia, drodzy nie państwo. Znaczy nie, wtedy nie. W 1918 nie. Bo wtedy powołano wiem, państwo że w marcu wytruli wszystkie pszczoły na wybrzeżu w Polsce. Tam skończyć. To jest tragedia. W 1918 roku na Białorusi powstało wolne państwo białoruskie. Tak? Dzisiaj nieuznawane ta historia, tak? Ta tradycja przez Łukaszenkę. Tak, nawet flagi nawet nie mają swojej. Nie mają swojej flagi. Widziałem ludzi, którzy byli pałowani, zamykano babcie starsze, panie w ogóle, które miały na sobie takie transparenty z wywieszonymi nazwiskami ludzi, którzy byli prześladowani przez policję, przez milicję, tak, bo tam jest milicja. Widziałem to, proszę pana. Widziałem, co się dzieje na Białorusi. Tam jest porządek, tam jest fajnie, super, tylko że ludzie po cichu mówią, że nie mają co do lodówki włożyć. To jest cała prawda o Białorusi. Dziękuję. No ja mam inne relacje, bo mój kolega właśnie wrócił w ubiegłym, nie w tym roku wrócił z Białorusi, nie w tamtym roku, przepraszam, wrócił z Białorusi i mówił mi w samych superlatywach, jak ludzie są gościnni, jak mili i nie chcą wyjeżdżać z Białorusi i nie chcą wyjeżdżać, mimo to, że mają ciężko, ale nie chcą z Białorusi wyjeżdżać. A tutaj, proszę pana, od czasów II wojny światowej zostało wypędzone 8 milionów naszych rodaków za granicę, wypędzonych 8 milionów naszych rodaków, proszę pana. I co? I to są większe straty niż druga wojna światowa nam przyniosła, proszę pana. To mamy się z tego cieszyć? To nie ja zostałem pokrzywdzony, bo ja sobie dam radę w każdej sytuacji. Bo akurat tak mnie życie usposobiło, że daję sobie sytuacji, w każdej sytuacji radę. Ale jest wielu ludzi, którzy nie dają sobie rady. Albo wyjeżdżają, zostawiają naszą ojczyznę, bo nasza ojczyzna jest przygotowana, proszę pana, nie dla nas. Nie dla nas, nie my tu mamy rządzić. Pan Jony Daniels tam już nad wszystkim czuwa w Warszawie. I pan Jony Daniels rozdaje karty wszystkim politykom. Proszę pana. I nie będę krzyczał, bo husarzy krzyczeli, proszę pana. I będę krzyczał. Pod batochem? Czuję się spadkobiercą, proszę pana. Czuję się spadkobiercą. Żołnierzy wyklętych czuję się spadkobiercą. I husarii, proszę pana. A jakiego pan lubi husarza? Tak z ciekawości. Którego? Proszę Sobieski pana. Się nie liczy. Jana Sobieski jest najlepszym przykładem, jak wychował armię, która mogła stawić czoła najazdowi dziczy ze wschodu. I my... Oczywiście, a nie dziczy, tak? Nie dziczy, przecież Imperium Ottomańskie miało piękną tolerancję. A, mordować, zabijać nie wiem. Ich sultanowie pisali piękne wiersze przecież. Tak, tak, i przy tym mordowali ludzi, tak jak dzisiaj pięknie wam przemawiali, a w kulisach dzieje się to, że mordują, zabijają ludzi. Niech pani, panu Michałowi pani tak pokazywała, czy mi? Mi. Ojej, ale... niemożliwe, może mi. Pani nie. No, będziemy nie. się teraz wspierać komuś. Nie, to mi pokazywała. Ja nie. Bo wcześniej jeszcze...
czymś tam mówił. No widzi pan. A co się stało po tej Wiktorii Wiedeńskiej, traktat Grzymutowskiego? Proszę pana, to się stało, proszę pana, że my zawsze wewnętrznych wrogów mamy, którzy nas rozkrywają i rozkradają nam ojczyznę od środka, proszę pana. To się stało w Polsce i to się dzieje od kilkuset lat, proszę pana. Co pan chce zrobić z tymi wrogami ojczyzny? Jak to co? No wygnać ich z ojczyzny. Wygnać? Oczywiście. A co pan proponuje? A co jak nie będą chcieli odejść, bo to też... No to będziemy musieli stawić czoło. W jaki sposób stawić czoło? No może i zbrojnie. Jak to zbrojnie? Chce pan do niewinnych ludzi strzelać? No jakich niewinnych? Przecież pan powiedział, że to jak pan chce sobie poradzić ze zdrajcami. No jak niewinny? Zdrajca jest niewinny? No co pan? Ale zdrajca mi w pana rozumieniu. Panie Michale, no z całym szacunkiem, no myślałem, że jak jest pan atrakcyjny, to i pan jest tak inteligentny jak atrakcyjny. No. Nie no, zazwyczaj ładnie ludzie są puści. Ja mam... Szanowny panie Michale, mówimy o zdrajcach. Dla zdrajcy zawsze był jeden i ten sam wyrok. Kara śmierci, proszę pana. A pan wyskakuje teraz, a skoro niewinni ludzie, jak to? Ale proszę, bo tutaj pan... Bo ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, ja jestem Ślązakiem. Jak pan ma na imię, przepraszam? Tomasz. Panie Tomku. Jarosław. Ja jestem Ślązakiem. Pamiętacie kilka lat temu akcję z dziadkiem Tuska, tak? Mój dziadek też był w Wehrmachcie, ale... Dziadków 40... sobie nikt nie wybiera. No właśnie, ale w 1944 zwiał do armii Andersa, tak? Bo Ślązaków się nie pytano, czy chcą iść do Wehrmachtu, czy nie chcą, po prostu brali, a jak nie, no to cała rodzina szła do obozu, tak? Prawda, taka była prawda? No taka była prawda. Oczywiście, zgadzam. No więc wie pan, to co, mój dziadek był zdrajcą, czy nie był zdrajcą? Nie. Aha, nie, dziękuję. Nie był zdrajcą, proszę pana, tak jak wielu ludzi, którzy niestety nieraz byli zmuszani kolaborować z komunistami. Byli zmuszani do tego, bo zastraszano ich rodziny, mordowano ich rodziny, proszę pana. I dzisiaj to samo się dzieje. Dzisiaj ludzie nie wychodzą z problemami, nie protestują, bo się boją. Dzisiaj, panie Tomku, jest pogrzeb radnego pana Pawła Chruszcza z Głogowa. Zabili go, bo odkrył aferę przewalania milionów złotych. No właśnie, kto go zabił? To jest zadanie dla policjantów, dla policjantki, dla służb. Tak, proszę pana, nie odbiera sobie życia ten, który odkrywa aferę, ma dwójkę dzieci, kochającą żonę i perspektywy pięknego, wspaniałego życia. Nie odbiera sobie taki człowiek życia. Frasyniuk, proszę pana, namawiał niedawno do rzucania kamieniami w limuzyny rządowe. Namawiał do przelewu krwi, panie Tomku. Namawiał publicznie w telewizji. Proszę pana, mało tego, nie tylko zdrajcą, jest bandytą politycznym. Jest bandytą i mordercą. Nawołuje do przelewania krwi bratniej Polaków. On do tego nawołuje, ten frasyniuk cały. On... Proszę pana, miałem wtedy 13 lat i szedłem ulicą Nowowiejską, gdzie frasyniuka z jednego mieszkania wyciągaliśmy, szedł w naszym tłumie, żeby go przetransportować do następnego. Miałem już wtedy 15 lat. I szedłem tam w tym. Pan się pyta, co ja robiłem. Mogę panu opowiedzieć, ale to nie jest czas i miejsce, żeby ja opowiadał teraz moją historię. Jaki bohater, proszę pana, człowiek, który nawołuje do buntów, który nawołuje do przelewania krwi bratniej, nie jest żadnym patriotą. Człowiek, który nawołuje do rzezi między Polakami, jest zwykłym bandytą. Słucham pana. Polski jest najbogatszy na świecie. Nie wiem, czy jest najbogatszy, nie znam takich statystyk, proszę pana. Wiem, że diaspory żydowskie są strasznie bogate, proszę pana. I wiem, że synagogi są strasznie bogate, ale czy kościół katolicki jest najbogatszy, tego nie wiem, proszę pana. Proszę pana, ja jestem z parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca i tak postąpił właśnie cesarz, któryś tam, nie pamiętam jego imienia, ale tak właśnie postąpił, kiedy Wawrzyńca wezwał przed siebie i powiedział mi, dawaj mi te swoje bogactwa kościoła, bo święty Wawrzyniec był skarbnikiem tego kościoła rzymskiego. To on pokazał, oto bogactwo Kościoła i pokazał na wiernych, proszę pana. To jest bogactwo Kościoła. Tymczasem nie szekle, nie pieniądze, nie złotówki, nie dolary czynią bogatego człowieka. Bogaty jest człowiek ten, który potrafi dzielić się z innymi. I z tego co wiem, to synagogi są bogate. Ale czy Kościół jest bogaty? Tego nie wiem.
To znaczy wiem, jest bogaty bogactwem swoich wiernych, proszę pana. Całym szacunkiem dla pana siwej brody. Szanowni państwo, jeszcze tu będziemy chwilę, bo o drugiej jest pogrzeb właśnie wspaniałego człowieka, wspaniałego radnego, który dla prawdy poświęcił bardzo wiele. Pan Paweł Chruszcz o 14 będzie chowany na cmentarzu w Głogowie, bo wykrył afery, poważne afery, gdzie zamieszani byli z górnej półcy politycy głogowscy. Musieli go zabić, moi drodzy, musieli go zabić, żeby milczał. Proszę bardzo, zabijcie i mnie, ale na moje miejsce pojawią się tu następni. Bo ja się pojawiłem na miejsce tych, którzy z karabinem w ręku bronili naszej ojczyzny. Ja się pojawiłem, pojawili się moi znajomi, przyjaciele i na moje miejsce pojawi się następny i następny i następny i następny, aż do końca. Aż do końca i będziemy walczyć o tą prawdę. I żaden Jony Daniels, żaden agent Mossadu, czy KGB, czy innych mafijnych ugrupowań nie będzie nam to dyktował. Nic nie będzie nam dyktował, żaden agent. Bo my Polacy jesteśmy silnym narodem i powstaniemy kiedyś z kolan. Zobaczycie, że powstaniemy z kolan. Z Bogiem, pani Madziu. Małgorzato, przepraszam. Małgosiu, wszystkiego dobrego. Proszę o schowanie kamery ze słońca, bo będzie nam się zagrzewać. Moi drodzy, poświęcimy ten czas do 14 godziny. Do 14 godziny, po to wzięliśmy sobie dzisiaj wolne. Po to dzisiaj tutaj jesteśmy, bo wielu naszych rodaków tam nas dzisiaj ogląda. Dzisiaj to zobaczy około 10-20 tysięcy ludzi. I to się rozejdzie, że Wrocław się obudził, że Dolny Śląsk się obudził. Mamy nawet tutaj kolegę z Leszna, która do nas przyjeżdża. To już jest chyba Wielkopolska, prawda? To jest Wielkopolska. Wielkopolanie, wielcy Polacy. Jedyne powstanie, które zwyciężyło z okupantem. Wspaniałe powstanie. Wielcy Polacy, Wielkopolanie. Może dlatego tak się nazywają. Ale tych łotrów, którzy dzisiaj tutaj przypisują sobie, tak jak omamiają tych młodych ludzi, biednych młodych ludzi, omamiają tym, że to oni są ikonami wolności, ikonami walki z komuną. Młodzi ludzie, nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to, bo im właśnie o to chodzi, żeby was omamić, żebyście nic nie zrozumieli z tego, co się wkoło dzieje. A oni będą robić nadal swoje geszefty, swoje interesiki. I transferować do Szwajcarii, na Kajmany, do Panamy, transfery za transferami. I wy o tym nic nie wiecie. I będziecie powtarzać frazesy, które wam wyłożyli w szkołach właśnie agenci. Agenci mieniący się nauczycielami. To są agenci właśnie Rothschilda, Rockefellera, tych właśnie bandytów międzynarodowych, pana Sorosza i innych bandziorów. To Soros finansuje Gazetę Wyborczą, całą Agorę. To on łoży tam ogromne miliony, żeby się jeszcze utrzymali, bo obecny rząd odciął im dotacje. Cześć, Tomek. Trzymaj się. Dziękuję Łukaszowi. Łukasz przyjechał inaczej, przyjechał aż z Opolskiego do nas, żeby nas wesprzeć. Wziął sobie wolne i jest tutaj Łukasz z nami. Dziękuję ci, Łukasz. Jedź do swoich dzieci, dbaj o dzieci, bo dzieci są naszą przyszłością. Kochaj swoje dzieci, kochaj swoją żonę. Moi drodzy, i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. I proszę bardzo, zakładajcie nam sprawy, ciągajcie nam po sądach, bo tylko to potraficie, bo tylko to umiecie, zastraszać ludzi i ciągle dokuczać, bez przerwy dokuczać, jak nie szczepionkami, to innymi pozwami i tak dalej, nie mogą ludzie prawdy usłyszeć, będziecie blokować media społecznościowe, będziecie pracować dla wielkich koncernów, a Polacy mają wyjechać, mają się wynieść stąd, 8 milionów ludzi wygnaliście, łotry, bandyci, 8 milionów ludzi wygnaliście! I dzisiaj świętujecie. Co wy świętujecie? Co wy świętujecie? Degradację Polski, zniszczenie Polski świętujecie. To macie w swoich doktrynach. Zniszczyć, zepsuć wszystko. Wynarodowić.
I będziemy krzyczeć to, tutaj dzisiaj będziemy krzyczeć, moim gardłem będziemy krzyczeć, bo tam za kamerą, tam, którzy nas oglądają, jest tysiące ludzi, może i miliony. I oni krzyczą dzisiaj do was, oni dzisiaj do was krzyczą z mojego gardła, bandyci, łotry! I to się tak szybko nie skończy. I będziecie mogli otumaniać dalej tą młodzież, biedną młodzież, wspaniałą tu również młodzież. Pan Michał, który tutaj mówił, wspaniały człowiek, tylko nie rozumie. Nie zostało mu dane poznać prawdy. Powtarza frazesy, które usłyszał od was. Ale to się skończy, moi drodzy. Skończy się i zobaczycie, zobaczycie, jak kiedyś naród polski będzie wielki. Będzie wielki, bo na to zasłużyliśmy. Za przelaną krew naszych braci, naszych ojców, matek. Na to zasłużyliśmy, żeby być najbogatszym krajem na świecie. Na to zasługujemy. A nie na to, żeby ciągle nas gnębiono, po sądach ciągano, szczepiono, zastraszano, ścigano, wysyłano na nas ochronę, że mamy się stąd przenieść, wynosić się stąd. Oni proszą. Dziękuję policji, że bardzo dobrze postępuje, że daje nam prawo, że staje na straży prawa, że możemy tutaj wykrzyczeć słowa prawdy. Wszystkiego dobrego, panie Tołku. Przepraszam, co złego, to nie ja. Życzę, bo pan wraca na Śląsk, tak? Możemy się nie zgadzać, panie Tomku, ale możemy się pięknie nie zgadzać, bo Polacy mogą się nie zgadzać, ale pięknie. I przepraszam za mój głos, ale wie pan. Husaria! Chociaż znam raz, dwa, trzy. Chociaż znam tylko Sobieskiego. A z imienia, z nazwiska, może Chodkiewicza, może jeszcze paru takich, ale naprawdę, nie jestem historykiem. I to nie jest to, że ktoś będzie mnie teraz przepytywał, czy ja znam postacie historyczne. To nie o to chodzi. Żyjemy tu i teraz, moi drodzy. I te tu i teraz daje nam prawo, żeby wykrzyczeć głośno tym zdrajcom prosto w oczy. Prosto w oczy. Moi drodzy, jeszcze zostało nam pół godziny. Za pół godziny oddamy hołd temu wielkiemu człowiekowi, Pawłowi Chruszczowi, którego dzisiaj chowają na cmentarzu. Za waszą przyczyną, łajdacy. Za waszą przyczyną. Może ktoś będzie oburzony, że używam takich słów względem was. Może kogoś to oburzy. Jak to katolik używa takich słów? A jak was nazwać? Jak was nazwać? Wyjdźcie sami i powiedzcie, jak się nazywacie. Może powiecie właśnie swoje prawdziwe nazwiska. Wyjdźcie tutaj i powiedzcie. Ja jestem Michnik z dziada pradziada, tak się nazywam. Proszę, panie Adamie, proszę tutaj wyjść i powiedzieć, że się pan tak nazywa. A my podziękujemy panu, pana bratu, za mordowanie naszych rodaków, za wydawanie wyroków śmierci. A jabłko od jabłoni daleko nie pada, panie Adamie. Naczelny redaktorze. Słucham pana? A nie ma znaczenia, przyrodnik czy nieprzyrodnik. Zna pan się na genetyce? Proszę pana, na genetyce ja nie muszę się znać, bo ja się kieruję prawem miłości, proszę pana, a nie prawem plemiennym. I nie muszę się znać na genetyce. Geny nie mają żadnego znaczenia. Geny nie mają żadnego znaczenia. Ja kocham swoich rodaków, kocham swoich Polaków, a ten człowiek nienawidzi Polskę, proszę pana. Nie, on kocha Polskę. Tak, Polskę pana Jonego Danielsa. Bardzo dobrze. Skąd pan wie, co ja zrobiłem dla Polsce? Dla Polski. Skąd pan wie, co ja zrobiłem dla Polski? Skąd pan wie, co ja zrobiłem dla Polski? Skąd pan wie, co ja zrobiłem dla Polski? Pytam jeszcze raz. Krzyczenie na ulicy. Tak, krzyczenie, proszę pana, bo na takich łotrów już nie ma języka łagodności, nie ma języka powagi. Na takich łotrów trzeba wykrzyczeć i wykopać ich z naszej ojczyzny. Rozumie pan? Taki łotr powinien przynajmniej siedzieć w więzieniu. Skąd pan wie, co ja robiłem dla Polski? Skąd pan wie? Słyszę, że pan krzyczy dla Polski. Dla Polski krzyczę i dla moich dzieci, i dla dzieci moich przyjaciół. Pana rozumienie dla Polski.
A w pana rozumieniu dla Polski Adam Michnik zrobił wiele. Dla Polin zrobił wiele, ale nie dla Polski, proszę pana. Dla Polin zrobił wiele. Proszę pana. Tak, pokazuje, to niech pokaże współpracę tych Żydów, którzy wydawali swoich współbraci. Niech pokaże. Tak, tak, a jakoś pan przewodniczący gminy Chabad-Lubawicz powiedział, że o tym nie wolno mówić na antenie Telewizji Polskiej. O tym nie wolno mówić. Pan przewodniczący Szalom powiedział, że nie wolno o tym mówić. Proszę pana, różni ludzie robią różne rzeczy, więc skąd pan wie, co ja zrobiłem dla Polski? Co pan mnie tutaj krytykuje w ten sposób? Przedstawiając mnie... Proszę pana, ja nic nie mówię, bo ja nie muszę się chwalić niczym. Ja nie muszę się niczym chwalić. Proszę pana, tak jak mi i mojej rodzinie komuna dokuczyła, to proszę pana, ja mi to wystarczy i daje mi święte prawo, żeby tu stać i krzyczeć do tych łotrów. No. Więc niech pan mnie nie porównuje do Michnika, tego zdrajcy i łotra. Skąd pan wie o moich zasługach do Jasnej Anielki? Skąd pan wie? Ale o moich zasługach, skąd pan wie? Skąd pan wie, co ja zrobiłem za komuny? Skąd pan to wie? No. Ja nie muszę się chwalić. Ja nie muszę się chwalić. Wie mój kolega, wie mój syn, wie mój przyjaciel, o tym oni wiedzą, proszę pana. A pan będzie mi tutaj frazesy teraz żenił. Niech pan idzie do Michnika i mu buty zawiąże, bo on często z rozwiązanych chodzi tak jak ja. No to coś właśnie panu wie wspólne. Właśnie. No właśnie. Proszę pana, zapraszam. Życzę również panu miłego dnia. Przepraszam za mój podniesiony głos, ale tu inaczej się już nie da. Tu inaczej się już nie da. Pozdrawiam pana serdecznie. Taki Michnik powinien siedzieć w więzieniu. I im podobni. A jest ich wielu w Polsce. Jest ich w Polsce wielu. Ale Polaków jest znacznie więcej. A jeszcze jak wrócą ci, co się wzbogacili na emigracji, jak wrócą ci ludzie, którzy tam się dorobili fortuny, to zobaczycie, co z wami zrobimy. Panie Michnik, panie Komorowski, panie Kwaśniewski i reszta tych łotrów i łajdaków. Zobaczycie, co oni z wami zrobią. Ci, co wrócą z emigracji. 8 milionów wygnaliście i oni wrócą upomnieć się o swoje. Wrócą tutaj. Jeszcze chwilę tutaj pobędziemy, do godziny 14, bo tak obiecaliśmy naszym znajomym, naszym przyjaciołom, którzy nas oglądają, którzy dzisiaj są również na pogrzebie pana Pawła Chruszcza, radnego z Głogowa, którego zamordowali ci bandyci, którzy słów prawdy boją się jak ognia. Boją się jak ognia i dlatego mordują, bo są uzbrojeni po zęby. Bo są uzbrojeni po zęby. Ustawa 1066 pozwala nawet agenturze obcej chodzić uzbrojonym po Polsce. Oni chodzą po Polsce. Agenci Mossadu, agenci, nie wiem, NATO, chodzą po Polsce uzbrojeni. A my nie możemy się niczym bronić. I Paweł Chruszcz nie mógł się obronić przed bandytami, którzy zakładali mu sznur na szyi. Nie mógł się przed nimi ochronić, ale jako osoba nobilitowana, radny, powinien być uzbrojony w broń palną i takim łotrom, łajdakom wypalić prosto w baniach. I by się obronił, i by żył. I by żył. Tymczasem dzisiaj jest jego pogrzeb. Tutaj pan Michał wspomniał, ja przypomnę jeszcze tak, bo Stasiu mi tutaj przypomniał taką bardzo ważną rzecz. I do was, którzy mnie tam słuchacie jeszcze. Wspomniał o Szwajcarii, że jest najbogatszym krajem tutaj i mogła uniknąć uczestnictwa w tej Unii Europejskiej. Szanowni państwo, cały Holokaust, który się zdarzył tu na ziemiach polskich, te niemieckie obozy koncentracyjne, słały tonami złoto do Szwajcarii. Tonami słali złoto. Z wyrwanych zębów i z precjozów, które zostały rabowane Żydom, Węgrom, Polakom.
Tam są w Szwajcarii, w tych podziemiach i tam leżą te depozyty. Dlatego Niemcy są bogate, dlatego Szwajcaria jest bogata. Bo się bogacili na wojnie, na zabijaniu, mordowaniu. My Polacy nie przyłożyliśmy ręki do żadnych mordów. Nigdy. Broniliśmy zawsze tą Europę. I dzisiaj jesteśmy na szarym końcu Europy? Za co? Przez takich łajdaków, którzy tam dzisiaj siedzą. Przez takiego Kwaśniewskiego. Przez takiego Komorowskiego nieuka. Przez takiego Olechowskiego. I przez takiego Michnika. Bandytę. Pozwij mnie do sądu, Michnik. Nie, oni tu są do godziny 16.30. Są do 16.30 tutaj są. Szanowni Państwo, oglądacie nas, słuchacie, młodzi ludzie tędy przechodzili. Jeszcze pół godzinki, wytrzymajmy. Stoimy w cieniu, nikt nas nie pacyfikuje, a my jesteśmy nastawieni pokojowo. Do 16.30 tutaj podobno mają te miejsce, te uroczystości. Tak wyczytałem w internecie. Musimy, niestety, bo Stasiu mówi, że możemy zostać. Możemy tu zostać nawet do północy, Staszek. Ale to nie o to chodzi. Dzisiaj będziemy tutaj tylko do 14.10, 14.15, żeby oddać hołd Pawłowi, który dzisiaj jest schowany na cmentarzu w Głogowie. Tylko dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj. Bo moglibyśmy być właśnie w Głogowie, o 14 godziny na pogrzebie, ale tam są nasi przedstawiciele, tam są Polacy. Tam są też Polacy, żeby oddać hołd bezpośrednio Pawłowi, który zostanie złożony dzisiaj do grobu. A my dzisiaj przyszliśmy, wy jesteście odpowiedzialni za to, co się dzieje. To wy, którzy tam siedzicie. I wy, którzy tam klaszczecie im wszystkim. Przykładacie do tego rękę. Stańcie po stronie narodu, stańcie razem z Polakami, a zobaczycie, że kraj się zacznie zmieniać w moment. Wystarczy rok czasu, żeby postawić ojczyznę na nogi. I żeby wrócili wszyscy nasi rodacy z zagranicy, 8 milionów, które musiały opuścić naszą ojczyznę za przyczyną właśnie takich bandytów, którzy zdewastowali naszą gospodarkę. Balcerowiczów, Olechowskich, Kwaśniewskich, Tusków. Tych łajdaków, łotrów, którzy zasługują na najwyższe potępienie. Którzy dzisiaj piastują wysokie urzędy w Unii Europejskiej tak zwane. W nagrodę za zniszczenie naszej ojczyzny. W nagrodę to dostali. Za to, że ty Polaku musisz tylko myśleć, jak ci się będzie dobrze żyło w Wielkiej Brytanii, gdzie zawsze będziesz osobą drugiej kategorii. Bo już w Wielkiej Brytanii nawet nie dzieje się wesoło. Już ludzi, którzy głoszą prawdę, zamykają w więzieniach. Mamy przykład Thomasa Robinsona, który siedzi w więzieniu za to, że głosił prawdę. Który pokazywał prawdę o Marszu Niepodległości w Warszawie. Który pokazywał prawdę o islamizacji Wielkiej Brytanii. I za to siedzi w więzieniu, na 13 miesięcy skazany wyrokiem sądu. Sądu, który w Wielkiej Brytanii zabił 2-letnie dziecko. Takie są sądy w Wielkiej Brytanii. Tak ci łotry na całym świecie rozprzestrzeniają swoje zło i z tym złem my dzisiaj tutaj walczymy. I ci, którzy z nami są po drugiej stronie tych swoich ekranów, którzy nas oglądają za wodą wielką, tam w Stanach Zjednoczonych, w Australii. I oni płaczą tam dzisiaj, że nie mogą wrócić do ojczyzny. Przez takich łajdaków jak ty, Michnik. Takich łajdaków jak ty. Irek Rolnik, który przez urzędników został zniszczony, któremu się kładzie kłody pod nogi, który brał udział w proteście rolników teraz niedawno, to zostało mu zabrane prawo jazdy. Waszych kolegów policjantów nasyłają właśnie do takich ludzi, którzy chcą wolności, którzy pragną wolności, którzy chcą odzyskać naszą ojczyznę. To wasi przełożeni nasyłają na takiego rolnika, bo jechał samochodem i wiózł za dużo ludzi w samochodzie. Trzeba było mu zabrać prawo jazdy. Nie uczestniczył w ruchu, to było w czasie manifestacji. Trzeba mu było zabrać prawo jazdy.
Tak się postępuje? Tak Polak postępuje do drugiego Polaka, dla drugiego Polaka robi mu takie coś? Niemiec Niemcowi nie zrobi czegoś takiego. Szwajcar Szwajcarowi nie zrobi czegoś takiego. Norweg Norwegowi nie zrobi czegoś takiego. Rosjanin nie zrobi czegoś takiego Rosjaninowi. Ale w Polsce policjant zabiera prawo jazdy. I ten człowiek dzisiaj nie może do bydła swojego wyjechać. Nie może wyjechać pole orać nawet. Bo nie ma prawa jazdy. Bo jak go wasi koledzy złapią na ulicy, to zostanie pozbawiony jeszcze więcej rzeczy. Tak się postępuje z Polakami? Tak robimy, moi drodzy? Tak mamy się zachowywać jeden względem drugiego? Oni by tak chcieli. Tamci, co tam siedzą, właśnie chcą. Chcą, żebyśmy byli tacy dla siebie. Żeby jeden Polak przeciwko drugiemu Polakowi podnosił na siebie, jeden na drugiego rękę. Oni tego chcą. Bo oni na tym najlepsze kokosy robią. Rozumiecie, policjanci? Wy musicie dzisiaj zarabiać 4-5 razy mniej niż niemiecki policjant. Niż czeski policjant nawet. Dlaczego? Właśnie dlatego, moi drodzy. Bo oni chcą was zmusić do tego, żebyście brali łapówki. Żebyście byli skorumpowani. Do tego chcą was zmusić. Chwała tym, którzy nie biorą w tym udziału. Chwała tym, którzy przymykają oko na uczciwych Polaków. Gdzie w manifestacji człowiek jedzie, wiezie ludzi no nadplanowo, ale w manifestacji, w ciągu samochodów, pojazdów. Policja zatrzymuje i zabiera prawo jazdy. Godzi się to? Uczciwe to jest? Prawo, oczywiście. Policjant powie prawo. Takie prawo, nie zachował przepisów prawa. To zatrzymujcie wszystkie kondukty amerykańskiego NATO. Zatrzymujcie, tam jeżdżą żołnierze nadplanowo. Te samochody nie są wyposażone w taką ilość osób, jakie przewożą. Zatrzymujcie ich i wlepiajcie mandaty. Zabierajcie ich amerykańskie prawa jazdy. Zabierajcie. Ale nie. Trzeba Polaka ukarać. Trzeba Polaka zniechęcić do tego, żeby stawiał czoło temu nieuczciwemu systemowi. Trzeba go zniechęcić, trzeba go stłamsić, trzeba go podeptać i trzeba go zabić, tak jak zabili Pawła Chruszcza. Takie są końcówki tego wszystkiego. Takie są końcówki tego wszystkiego działania tych łajdaków, jak Michnik, który tam dzisiaj siedzi. Takie są właśnie finały tych wszystkich działań, tego ogłupiania przez Gazetę Wyborczą. Takie są właśnie finały. I oni chcą, oni pragną, żebyśmy my, Polacy, przelewali krew między sobą. Żebyśmy się kłócili, wyzywali, tworzą organizacje za pieniądze Sorosza. Tu kot, tu jakaś fundacja Batorego, tu ratują życie, tu zabijają życie. Tu chcą aborcji, tam ratują zwierzątka. I tak w kółko, i tak bez przerwy, mielenie tego wszystkiego. I Polak z Polakiem ma się wiecznie nienawidzić. I tak ci młodzi ludzie, którzy tu przechodzą, mają obiekcje, pretensje, że my tutaj mówimy. I uważają, że to jest zasługa Michnika, że my możemy tutaj stać. Że ta demokracja jest zasługą Michnika, Kwaśniewskiego, Komorowskiego. Oni myślą, ci młodzi, że to jest ich zasługa. A nie wiedzą o tym, że zasługą, że my tu możemy stać i mówić, to są, mają zasługi tacy ludzie, których nie znacie nawet. Którzy dzisiaj leżą pod ziemią, bo w 70 roku strzelali do nich zomowcy, strzelali do nich Polacy z rozkazu, właśnie takich Jaruzelskich, Kiszczaków, strzelali do nich i oni dzisiaj nie żyją. Wielu ludzi jest na głodowych pensjach, jakichś rentach jałmużnych, ci, którzy odważnie walczyli za tą Polskę, dzięki którym możemy tutaj dzisiaj stać i mówić. Nie ci, co tam siedzą. Nie dajcie się omamić, młodzi ludzie. Nie ci, co tam siedzą. Tylko ci, których nie znacie. Oni mają te zasługi. I oni zasługują na wielki szacunek. A ci, którzy tam siedzą, a szczególnie ten łotr, bandyta polityczny Michnik, zasługuje na najwyższe potępienie. Jeżeli ktoś się nie zgadza, proszę bardzo, tu jest mikrofon otwarty. I proszę powiedzieć, jakim ja jestem wariatem. Proszę. Jeżeli macie młodzi ludzie, jeżeli macie odwagę taką, jeżeli zaszczepili was tą odwagę do tej walki, proszę młodzi, zapraszam.
Kto się obraca? Pilecki się w grobie obraca. Proszę pana, Pilecki się obraca w grobie, kiedy przychodzicie i klaszczecie Michnikowi. Wtedy się Pilecki w grobie obraca. Pan wychodzi ze spotkania ze zdrajcami, łajdakami i pan mi mówi o Pileckim? Co pan wie o rotmistrzu Pileckim, młody człowieku? Wychodzi następna grupa młodych ludzi. Może ktoś się odważy i powie, że ja nie mam racji. Proszę bardzo, zapraszam młodą kobietę, która się zgłosiła. Młoda niewiasto, byłaś w tej chwili, wychodzisz ze spotkania z największymi łotrami, jacy mogli się pojawić na naszej polskiej ziemi. Największymi łotrami. I te łotry dzisiaj robiły wam sieczkę z mózgu. Chodź młoda kobieto i powiedz tutaj to głośno, nie bój się. Jeżeli zaszczepili w tobie taką odwagę ci ludzie tam, to chodź tutaj i powiedz. A może pani powie, że szkoda, że nam w tył głowy nie strzelili w 45, może co? A ja nie żałuję, że tu się pojawiłem. Proszę pani, ja pani nie wyzywam. Jeżeli pani uważa, że jestem głupi, to proszę podać argumenty. Ma pani tu mikrofon? Jest pani widziana teraz przez przynajmniej 1000 osób. Proszę bardzo, proszę powiedzieć, dlaczego jestem głupi. Bo jestem głupi. Proszę bardzo. Jestem głupi, bo jestem głupi. To są argumenty. To są argumenty. To są argumenty tej sieczki, którą wam zrobili z mózgu. Jestem głupi, bo jestem głupi. Proszę bardzo. Zapraszam panią do walki na argumenty. Młodzi ludzie, proszę bardzo. Zapraszam. Jesteście zaproszeni tutaj. Proszę bardzo. Pani powiedziała, że jestem głupi, bo jestem głupi. Mogę? Może pani powiedzieć. Proszę mówić sensownie i nikogo nie obrażać i nie wyzywać. Bo pan jak obrażał przedtem pana Komorowskiego, to też pan nie podobał. Nie obrażałem pana Komorowskiego. Mówił pan, że on jest zdrajcą. To jest obraza dla zdrajcy? To nie jest, jeżeli pan nie podaje argumentów. Jak to nie? No, mówiąc, że ktoś jest zdrajcą, proszę pani, argumentem na to, że pan Komorowski jest zdrajcą, jest... Właśnie. Jest, proszę pani, książka z pana Sumlińskiego pod tytułem Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Czytała pani? Oczywiście. Tak, moja ulubiona książka. Uważam, że jest beznadziejna. Beznadziejna. I nie znalazła pani tam dowodów na zdradę Komorowskiego, nie. Na współpracę i mobilizowanie służb, które powinny służyć narodowi, mobilizowanie do mobilizowania tych służb do obrony narodu? Nie. Nie, a nie, no to jeżeli pani tak nie uważa, no to co ja z panią będę rozmawiał? Nie, młoda niewiasto. Pan powiedział, że mam prawo się wypowiedzieć, więc ja mówię. Pani podałem argumenty. Argumentem jest książka, którą napisała osoba o jakieś określone punkty widzenia, w ogóle... Proszę pani, panu Sumińskiemu, pan Komorowski przetrącił życie. Oglądała pani przesłuchanie pana Komorowskiego w Sejmie? Oglądała pani przesłuchanie, gdzie pan Komorowski się miotał i motał się ze swoimi wypowiedziami? Nie, ja teraz mówię. Przepraszam, ale to takie, ja napisała książkę o tym, że pan jest głupi i namawiała ludzi tutaj, że pan jest głupi. Proszę bardzo, napisać taką książkę. Dobrze, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bez żadnych argumentów. Pan Sumliński podał tam konkretne argumenty. Spotkania w Arłanowie, spotkania ze służbami specjalnymi obcych państw. Pan nie, ale to, ze służbami... ze służbami specjalnymi innych państw nie znaczy, że jest... Proszę pana, proszę pani, jeżeli ja będąc prezydentem czy marszałkiem Sejmu, proszę pani, spotkał się z agentem obcego wywiadu, to jest według pani, młoda niewiasto, usprawiedliwione? Czy to jest usprawiedliwione? Ale pani? Oczywiście. Oczywiście. Więc, proszę pani, jest... więcej argumentów już pani nie musi przytaczać na to, że ja jestem głupi. Jestem w pani oczach głupcem i niech tak pozostanie. Właśnie tak pozostanie, myślę. Tak jest. A pani gratuluje, a pani gratuluje. Dziękuję pani. Jak pani ma na imię? Młoda niewiasta. Maja. Młoda niewiasto, Maju. Maju. Szanowna pani... Nie wdawajmy się. Szanowna młodzieży, żadna argumentacja. Proszę pani, pani Maju, pan Komorowski współpracował z agentami obcego wywiadu, będąc marszałkiem Sejmu i pani to nie przeszkadza. Tak można, według młodego pokolenia tak można. Tak można, proszę, jak pan ma na imię?
Panie, bo następny Michał już przypomniał. Pozdrawiam pana Michała. Nie Michał. Mikołaj, nie Michał, od tego zacznijmy. Chciałbym usłyszeć, jaki jest dokładnie cel tej manifestacji, kontrmanifestacji, czegokolwiek. Kontrmanifestacji, nie można tutaj mówić o kontrmanifestacji, bo nie ma żadnej innej manifestacji. Dlatego my tu manifestujemy swoje niezadowolenie wobec tego, że dzisiaj we Wrocławiu są osoby, które są, powinny być personami non grata tutaj i którzy w naszym mniemaniu, niekoniecznie w twoim, młody człowieku, są zdrajcami narodu polskiego. Pan Kwaśniewski, który się upijał na grobach naszych rodaków w Charkowie, pijany stał, ledwo co stał na nogach. No ale może młody człowiek nie słyszał, więc mu mówię. Magda, niestety nie słyszałem. No, pan pytał o argumenty. Protestujemy przeciwko temu, że pan Komorowski, którego już niejednokrotnie tu witaliśmy w kampanii wyborczej, jak przyjeżdżał do Wrocławia, który miał konszachty z WSI, które zostało już dzisiaj udowodnione, że to była organizacja przestępcza, która ma krew na rękach, jego kontakty z agentami obcych wywiadów, jest zdrajcą. Nie chcemy takiego człowieka i nie chcemy takiego człowieka jak Adam Michnik, który jest bandytą medialnym. Bandytą medialnym, który na łamach swoich pism szkaluje Polaków, wyzywa Polaków, deprecjonuje naszą wielką rolę historyczną. Nie chcemy takich ludzi. Pan się śmieje, ale panie Michale, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Pan zobaczy, jeżeli pan będzie chciał prawdę poznać. Ale młody człowieku, nie wiem, czy to będzie ci dane. Mów. Poczekaj, to jest chwilka. Teraz pan... Nie ma znaczenia, ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Druga rzecz... Druga rzecz, chciałbym usłyszeć bez takiego aż rozemocjonowania w pana głosie, bo rozumiem, to jest manifestacja i mówi pan do tłumów, ale panu powiem jeszcze jedną rzecz. Chciałbym bez aż tej ilości emocji usłyszeć dokładnie dowody, przytoczyć jakiś cytat z tej jakże, zgaduję, szanowanej książki, na którą pan się powołuje. Proszę pana, jeszcze raz, nie przyszliśmy tu cytować książki i robić dla pana lektury. To nie jest śmieszne. Dlaczego się śmiejesz, młody człowieku? Ponieważ nie ma pan argumentu. Oczywiście. Nie podaje pan argumentu, do którego pan się odnieść. Ale to nie moje zadanie jest takie, żeby pana edukować, proszę pana. Pana wyedukował już wiadomo, nie wiadomo kto, a ja pana nie będę edukować. Chce pan znać prawdę? Jak najbardziej. Chce pan znać prawdę? Jak najbardziej. Proszę przeczytać książkę. Pod 19. No, dokładnie. Co pan chce osiągnąć tą manifestacją bez argumentu? Proszę pana. Rodzina mojej żony. Chcę, żebyście sięgnęli, młodzi ludzie, do słów prawdy, żebyście przeczytali książkę. Ja, bo ja pamiętam jeszcze Randka. Nie zachęcić do myślenia. Chcę cię zachęcić, młody człowieku, do myślenia. Tak? Wie pan, co zachęcę do myślenia? Młoda argumenty pani. I dowody. Okej, dałem argument. Czy według pana, to co powiedziała piękna pani Maja, czy to, że marszałek Sejmu spotyka się z agentami obcych wywiadów, jest dla pana rzeczą normalną? Czy jest udowodnione spotkanie, cel tego spotkania, nagrania z rozmów, cokolwiek takiego? Jest udowodnione. Jest udowodnione. Mam tu w telefonie zdjęcia. Panie, no pan poważny, no. Mam tutaj w telefonie zdjęcia. Ludzie, kochani, jakie... Szukajcie tej prawdy, to się dowiecie. Nic o tym nie ma. Nic o tym nie ma, bo Google ci nie podpowiedziało. Bo w Google'ach ci to nie podpowiedziało, młody człowieku. Proszę mi podać tytuł tej książki. Prawdopodobnie sięgnę z ciekawą... Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. A teraz muszę przyjść, bo jak na razie jedyne, co państwo przypominają, to ruchy antyszczepionkowe, które nie popierają... Oczywiście, jestem przeciwko szczepionkom również. Widzisz, młody człowieku, tego cię nauczono w twojej szkole, że drugich ludzi trzeba obrazić, wyzwać, nazwać ich gównem. Ty człowieka nazywasz gównem, więc jaki ty będziesz miał szacunek do drugiego człowieka? Ja zdrajców nazywam zdrajcami, ale nie nazywam ich gównem. A ty przychodzisz i mówisz, z gównem nie warto rozmawiać. Proszę pana, bo jest zdrajcą, bo Kwaśniewski jest alkoholikiem, który się upija na grobach naszych pomordowanych bohaterów. A ty mnie nazywasz gównem. W innym przypadku, jakby był stan wojenny, to dostałbyś w mordę. Rozumiesz?
Nie, ja nie piję ludzi. Ale nazwanie człowieka gównem to świadczy tylko i wyłącznie o tobie. To o tobie świadczy, ty jesteś potomkiem Goebbelsa. Bo oni nazywali ludzi gównem. Dla nich ludzie byli gównem i łajnem. I dla ciebie człowiek jest gównem. Dla mnie zdrajca jest zdrajcą. Jest łajdakiem, ale nie gównem. I ty się nadajesz do tego, żeby cię kiedyś zwerbowano i takiemu jak ja strzelisz w tył głowy, bez mrugnięcia oka. Wiesz o tym? Wiesz o tym? Bo człowieka nazywasz gównem. Ja mam tylko pytanie do... Radzę ci, żebyś wieczorem to wszystko przemyślał. Radzę ci, żebyś wieczorem pomyślał, dlaczego drugiego człowieka nazwałeś gównem. Ja się również za ciebie będę modlić, już w tej chwili się modlę. A ja mam do ciebie, młody człowieku, pytanie. Jak byś się czuł, jakby prezydent obcego państwa, gdzie w kuble jest orzeł lub jakieś inne, jakaś inna po prostu, no nie wiem, no jakieś inne znaczenie, zrobił sobie czekoladowego orła. No jak może prezydent Polski, Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski przyjść sobie, zrobić sobie tęczę czekoladowego orła. I to jest dowód na zdradę. I to jest dowód, że to jest dowód na zdradę. Polski, i braku szacunku do Polaków. Takich ludzi szukacie, to weźcie sobie, zróbcie orła czekoladowego, powieście go w domu. Polska zawsze była. Młodzi ludzie robią z was globalistów. To jest wyższenie godła. Jak wy nie wiecie, co to jest wyższenie godła, to wy tego nie zrozumiecie nigdy. Kościół, proszę pana, Kościół jest bogaty bogactwem swoich wiernych, proszę pana, to jest bogactwo Kościoła. Proszę pana, Kościół jest bogaty bogactwem swoich wiedzy. A co mnie obchodzi ryzyk, co mnie obchodzi kto inny? Proszę pana, ja jestem katolikiem, należę do Kościoła katolickiego, ja jestem bogactwem tego Kościoła. I moi bracia i siostry, to jest bogactwo. A ja panu zadam pytanie, to dlaczego, niech pan mi opowie, dlaczego diaspory żydowskie i synagogi są tak bogate? A ja nie mówię, że pan jest Żydem, tylko proszę mi powiedzieć, dlaczego w naszym kraju, w naszej ojczyźnie... Dlaczego ten Kościół taki bogaty jest? Jest do Francji, będziecie widzieli, to czynzy tam Żydami. No bo tam zniszczyła ich masoneria, proszę pana, i wszelkiego rodzaju diaspory żydowskie, proszę pana. Ja nie jestem wielki, proszę pana, jestem nikim. Wie pan, co jest warta Francja, prawda? Wie pan, co jest warta, no to... A ja mam pytanie, czy my, proszę pana, czy my możemy sobie tak w Izraelu pohasydować?